Michał Szpakowski, szlakowy, człowiek orkiestra, ma wyczucie rytmu. Marcin Brzeziński, pierwszy za szlakowym, powinien być cieniem. Marcin jest właśnie takim cieniem Michała. Mikołaj Burda, najstarszy zawodnik tej osady, jest pracowitym, takim wyrobnikiem. Mateusz Wilangowski jest najmłodszym zawodnikiem, który nie odbiega hartem ducha od pozostałych. W przygotowaniach do igrzysk najtrudniejsze tak naprawdę była sytuacja, która nas wszystkich zastała, czyli jednak ten lockdown, różnego rodzaju obostrzenia, gdyż po części w niektórych momentach nie mogliśmy wspólnie trenować, uciekały nam kilometry na wodzie, które są dla nas bardzo istotne. Fajnie jest po prostu zejść na wodę po takim okresie zimowego przygotowania. Możemy po prostu poczuć zupełnie coś innego, jak płynie łódka, czy płynie dobrze, czy nie. Nie mam głównych rywali. Myślę, że ta dziesiątka sobie startuje w Tokio. To jest najmocniejsza dziesiątka na świecie i tam będzie każdy w stanie walczyć o medal. Moje marzenie związane z igrzyskami to oczywiście medal, który chciałbym zdobyć. Pracuję na to wiele lat, także miejmy nadzieję, że będzie do tego okazja. Wszyscy zawodnicy tworzą kolektyw. Mówię to z perspektywy iluś tam wspólnych lat. Wiadomo, że zaufanie musi być w obie strony. Zawodnik musi mieć zaufanie do trenera, trener do zawodnika. Całość pracy na wspólnym zaufaniu.